Wydaje mi się, że bardzo potrzebny jest dostęp, że człowiek ma dostęp, że każdy z nas ma dostęp do różnych światów, do których nikt inny nie ma dostępu, w takiej formie, w jakiej my mamy. Każdy z nas ma wyjątkowe relacje, zna różnych ludzi, zna różne światy, których inni nie znają. I to może być na przykład kluczem do tego, ponieważ tutaj omijamy już tą sensacyjność tego samego faktu, że coś się dzieje, że już i poruszamy się dosyć dobrze w tym. W związku z tym już możemy sobie stworzyć pewne, łatwiej stworzyć sobie pewne reguły, jak coś kręcimy. Bo już ja przynajmniej przy pierwszych filmach pcham ludzi, żeby robili filmy o rzeczach, które są albo blisko nich, których oni mają dostęp, wyjątkowo, że oni mają dostęp, a inni nie mają. Bardziej w to pcham ich niż w takie rzeczy, które wszyscy uznamy, że są ciekawe. Na przykład, tak? Że to jest atrakcyjne ogólnie, bo inni się tym interesują, bo to jest medialne, bo to jest wyjątkowe, tak ogólnie, nie wiem, że... Nigdy nie wiadomo, co znaczy ogólnie. Dla innych coś jest jedno wyjątkowe, dla innych coś innego. I to jest, wydaje mi się, że jest jedna rzecz, którą ja zawsze staram się i siebie pchać, i ludzi. Chociaż ja idę w rzeczy, których nie znam. Natomiast dopóki nie mam dostępu dobrego do ludzi, to nie uważam, że kręcę film. Film In Touch robiłem 6 lat i chyba dlatego, że wszedłem w świat, którego nie znałem, nie bardzo wiedziałem, co mnie w nim interesuje i dopiero jak znalazłem to, co już się poruszałem tam dobrze i wiedziałem, o czym chcę robić ten film i jakoś się dobrze w nim poruszałem, miałem dostęp do wielu rzeczy, to wtedy dopiero zacząłem tak naprawdę kręcić. Wszystko wcześniej to właśnie nie kręciłem. Nie mówię, że każdy film, mam nadzieję, się nie będzie robił 6 lat. Można robić film i w miesiąc, i w tydzień, i w dzień. Tylko to wymaga właśnie tego dostępu. Często właśnie to wymaga w związku z tym dokumentacji, prób. Drugą rzecz, którą to jakby wymaga, to jest potrzeba. Ja tak czuję w każdym razie, że film wymaga potrzeby. Potrzeby, żeby taki film, po coś ten film zrobić. Jest jakaś potrzeba. Albo i nie tylko potrzeba moja jako twórcy, ale że jest też po drugiej stronie jakaś potrzeba, żeby coś takiego miało miejsce. Może to być jakieś marzenie, może to być jakieś... No nie wiem, wydaje mi się, że to są takie dwa elementy, które są istotne. To znaczy, jeżeli ktoś... Wiedzą Państwo, może jakby... To może być na przykład pod względem twórcy. No na przykład mam jakiegoś chłopaka i on... Z jednej strony możemy go pchać w stronę tego, żeby zrobił o swoim sąsiedzie film, którego tylko jego wpuszcza do domu, a ma największą kolekcję kolejek, modeli kolejek linowych, nie wiem, kolejek pociągów, modeli pociągów w Polsce i się tym super ekscytuje i to jest w ogóle jego cały świat. Możemy go pchać w to, a możemy go pchać w to, że sam ten chłopak chciał być zawsze, nie wiem, mistrzem świata w judo. Nigdy nim nie był i nie zostanie pewnie i tak dalej, ale miał takie marzenie, żeby nim być. W związku z tym możemy go wrzucić w to judo, które jest jednak zupełnie obcym mu światem, ale jednak jest jakaś potrzeba, na którą on reaguje, czy ja reaguję jako twórca, że to działa. Ale to jest potrzeba twórcy, a wydaje mi się, że najlepiej jest, jak jest też potrzeba po drugiej stronie jakaś, żeby taki film powstał. Czyli po stronie bohaterów, że jest jakaś, że to nie tylko polega na tym, że ja wyciągam coś. To jest trudna pozycja, że ja wyciągam z tej rzeczywistości jakieś elementy, które są ważne. Tylko, że czuję, że ta druga strona też jakiś ma interes, nie mówię tu o interesie materialnym, bo to bywa bardzo trudne, że to jest interes materialny, ale że jest jakaś potrzeba po tej drugiej stronie, żeby też ten film powstał. Z różnych powodów może być. To może być to własne ego, może być to, że czuję, że to jest ważna historia, może być, że nikt mnie tego nie wysłuchał, może być tak jak w przypadku mojego tego filmu In Touch. Nikt tego bezpośrednio nie powiedział mi, ale ja czułem, że ci wszyscy ludzie mają taką potrzebę, żeby trochę mieć ten kontakt inny ze swoimi bliskimi. Nikt tego nie powiedział bezpośrednio, ale to się czuło, że jest taka potrzeba i ja próbowałem moim filmem w sposób niepełny odpowiedzieć na tą potrzebę. Tak samo zrobiłem, mam wrażenie, w Rogaliku. Też była taka potrzeba. Mam wrażenie, że była jakaś nierówna sytuacja między mną a tymi ludźmi na miejscu, że
ja to, że oni czuli, że ja im dałem więcej trochę niż oni mi i że ja się rozstaję z tą sytuacją i że oni chcieli jakoś mi to zwrócić. A ja też chciałem coś od nich dostać. I ten film właściwie był tym. Że oni trochę ten film wpuścili mnie do domu z tą kamerą trochę dla mnie. Żeby zrównać tą sytuację. Więc była taka potrzeba, bo było coś takiego nierównego w tym. W Miejskich Kowbojach też czułem, że jest taka potrzeba tego chłopaka, że przez moment czułem, to było kilka dni trwało, potem się skończyło, ale przez moment czułem, że ten chłopak chce, czuje ze mną jakąś taką kontakt, który nie czuje z nikim innym, że on potrzebuje tego kontaktu, że może nie powie mi swojej tajemnicy, której ja i tak wiedziałem o tej tajemnicy, ale bezpośrednio ze sobą, on pewnie też wiedział, że ja wiedziałem o tej tajemnicy, ale jakoś żeśmy tego uszanowali, ja już uszanowałem to, że on nie mówi mi tego, ale że czułem, że jestem dla niego ważną osobą przez te kilka dni, że on potrzebuje mnie, a ja potrzebuję jego, bo chcę zrobić ten film, bo mam taką potrzebę też. I wtedy to funkcjonowało. Jak on skończyło mu się ta potrzeba, to było dużo trudniej, żeby coś dokręcić.